poprzednim programie Purpurowym Pasodoble pożegnali się z nami Patrycja i Michał. Zostało już tylko 7 par. Której zabraknie za tydzień? To wy o tym zdecydujecie. Taniec z gwiazdami na żywo ze studia TVN. Przed Państwem Katarzyna Skrzynecka. I Hubert Urbański. Dobry wieczór Państwu! Dobry wieczór Państwu! Kasiu, a dlaczego wszyscy są przebrani za ptaki w tej chwili? A jak myślisz, z czym ci się kojarzy Brazylia? Z Argentyną. Aha, z Argentyną. A z czymś jeszcze? Z piłką nożną. O, i to już lepiej. Z czym jeszcze ci się kojarzy Brazylia? Argentyna, piłka nożna. Ach, wiem, z sambą. Ja właśnie, no. Słuchaj, zawsze marzę o tym cały czas, żeby kiedyś zatańczyć sambę. No, ale właśnie zatańczyłeś sambę. Samba to narodowy taniec Brazylii, kojarzony przede wszystkim z karnawałowym szaleństwem w Rio de Janeiro. Jest tańcem szybkim, bogatym w różne wariacje. Najważniejsze są w nim zmysłowe ruchy pośladków i rytmiczna praca bioder. W sambie szczególnie mocno zaznaczone są role kobiety i mężczyzny. Ona ma dominować, on ma być dla niej oparciem. Różnorodność rytmów wymaga przy tym od tancerzy niezwykłej muzykalności. Dzisiaj zatańczą dla Was. Para numer 1 to aktorka Małgorzata Foremniak i jej partner Rafał Macerak. Para numer 2 to gwiazda programu Europa da się lubić, Konrado Moreno i jego partnerka Magdalena Soszyńska. Para numer 3 to aktor Paweł Delong i jego partnerka Dominika Kublik. Para numer 4 to mistrzyni świata w boksie Agnieszka Rylik i jej partner Marcin Olszewski. Para numer 7 to aktor Kuba Wesołowski i jego partnerka Edyta Herbuś. Para numer 8 to aktorka Katarzyna Cichopek i jej partner Marcin Hakiel. Para numer 9 to aktor Piotr Gąsowski i jego partnerka Anna Głogowska. Jak oni pięknie wyglądają, słuchaj. A jak tamci pięknie grają, czy myślę, że mógłbym z nimi kiedyś zagrać, co? Z takim zespołem? No. Oj, w piłkę nożną na bramce, tak. A, no na przykład, no może tak. Adam Sztaba! Baczka, dziwaczka. Adam zawsze na czasie, a 2 tygodnie temu nie mogłeś tego zagrać, nie? No tak, właśnie. Karnawał w Rio przyciąga maniaków z całego świata, to fakt. Nasz program okazuje się również. Ale chodzi ci oczywiście o maniaków tańca. No tańca przede wszystkim, tak.
To chyba zaczynam rozumieć. Szanowni Państwo, nasze jury: Iwona Pawlowicz, Zbigniew Wodecki, Beata Tyszkiewicz i Piotr Galiński. Byli Romeo i Julia, Marusia i Janek, Bolek i Lolek, Żywią i Bronią. A teraz mamy Edytę i Kubę. W tym tygodniu kończymy do muzyki z filmu Zbuntowany Anioł. Kurde! Sam biorę udział w tej telenoweli brazylijskiej. Bądź taka jak zawsze. Walij mi po gębie. To jest oczywiście historia dwojga kochanków, historia miłosna. Historia jest o dwojgu ludzi, których zostajemy w momencie romantycznej kolacji. Tak jakbyś bardzo chciał cię wyciągnąć, ale nie mógł, miał taką scenę i tak ubolewał nad tym, że nie może, rozumiesz? Bardzo często mi się to zdarza. Jest to o tyle fajne, że ma swój początek, później jest taniec i ten taniec do czegoś zmierza, ma jakiś określony cel. Celem jest to, żeby śmierć znowu zasili razem i po prostu rozkoszowali się swoją obecnością. Nie tak szybko, bo ja... Ale ty chcesz mnie tu zabić czy pocałować? W namiętności, w gniewie, rozumiesz? Musimy być wszystko naraz. Wszystko naraz? To wszystko właśnie będzie się zawierało w naszej sambie. Będzie super. Sambę zatańczy para numer 7, Kuba Wesołowski i Edyta Herbuś. Zapraszamy na parkiet. Nie chciałbym wam przeszkadzać, słuchajcie, ale Kuba, bardzo dużo rzeczy zostawiłeś u mnie, saksofon. Chodźcie, posłuchajcie werdyktu, chodźcie. Zastanów się na drugi raz, czy grasz, czy tańczysz, bo tak to już po prostu wszyscy... Miałem grać, ale później pojawiła się Edyta. A nie, to cię tłumaczy. Czas na opinię sędziów, pierwsze dzisiaj wieczorem. Iwono, bardzo proszę, ty no pierwsza. Ja muszę niestety zacząć, bym wolała, żeby Kuba zagrał.
kół, bo się... Taniec jest bardzo takim... Taniec w ogóle jest bardzo cielesny. Nie ukrywam, że nie patrzę w twoje oczy, kiedy tańczysz, tylko patrzę na twoje ciało. Chciałam zobaczyć dwie rzeczy. Bounce action, czyli praca kolan. I tu przyznaję, ta praca ci się udała, bo tam zginałeś się i prostowałeś, zatańczyłeś promenadę run, bardzo ci leżała ta figura, cieszę się. Jest jeszcze druga akcja, hips action, czyli akcja bioder. No i której nie widziałam, a to jest naprawdę podstawa w sambie. Może pod innym kątem patrzyliśmy, bo ja widziałem na przykład tu od akcji swoich... bioder, Hubercie. Zbyszku, a twoja opinia, proszę bardzo. Ja nie wiem, ja chciałem powiedzieć, że jak na saksofonistę, to zupełnie nieźle ci wyszło to. Przecież to przecież bardzo dobrze, tak. Troszkę, że tak, mało dźwięku było w tym saksofonie, tylko chciałem powiedzieć. Natomiast jeśli można, chciałem powiedzieć dwa słowa, że chciałem oddać swój głos jeszcze Iwonce, ponieważ Iwonka była na tym balu sam w Brazylii. Byłam, tak. I powiedz dwa słowa, jak to tam jest naprawdę. Część no tak mówi, naprawdę no, jest, ja to tylko chciałam Kuba dzisiaj zobaczyć, bo tam w ogóle nie mówią o technice, jak się tańczy sambę. Tam tylko mówią cały czas, ruszaj biodrami, ruszaj biodrami, ruszaj biodrami, w ogóle się niczym nie przejmuj. No i trzeba było poruszać tak trochę, więc... Ale ruszał. Mam nadzieję, że ruszał. Nie się zrehabilitować, zresztą w ogóle do tego, jak jest na sambodromie, to Kuba, jeszcze wrócimy. Czad był, Kuba. Uciekajcie teraz do Kasi, bardzo proszę. Tak, dzisiaj tylko samba, a zatem temat sambodromu będzie powracał, a to była taka wenezuelska serial taki właściwie, tylko w wykonaniu polskim. Mam nadzieję, że się wam podobało, a głosować na nich możecie już teraz, zaraz, w tej chwili. Kuba jeszcze cały czas rusza biodrami. Edyta, czy zagrałabyś w serialu telenoweli, niekoniecznie wenezuelskiej? Takim aktorem u boku zawsze, jasne. No proszę, a Kuba, czy w ramach rewanżu udzieliłbyś Edycie lekcji aktorstwa? To będzie przyjemność, a nie praca. No proszę, a łatwiej się uczyć na saksie czy samby? Zdecydowanie łatwiej uczyć się jednak na saksie. Jednak samba, na saksie. Samba sprawia dużo przyjemności i sądziłem, że jeżeli będę ja miał z tego przyjemność, to będzie się to fajnie oglądało. Ja miałem przyjemność, mam nadzieję, że państwo również. Ja myślę, że telewidzowie mieli nie mniejszą przyjemność i że przyjemność mimo wszystko mieli jurorzy i obdarzą was bardzo dobrymi ocenami. Iwona Pawlowicz. 5. Zbigniew Wodecki. 7. Beata Tyszkiewicz. 8. Piotr Galiński. 6. 26 punktów. Zawsze najtrudniej ma ta pierwsza para, ale wszystko będzie dobrze, jeżeli teraz zaczniecie głosować, a macie na to bardzo dużo czasu, więc dzwońcie. Edyta i Kuba bardzo potrzebują waszych głosów. Dzwońcie pod numer 0440 77 07 i wysyłajcie smsy o treści 7 pod numer 7326. Edyta i Kuba czekają na wasze głosy. Dziękuję. Ze studia TVN w Warszawie taniec z gwiazdami na żywo. Nawet walc angielski w jego wykonaniu wyglądał jak hiszpański taniec narodowy. O pasodoble to w ogóle nawet nie wspomnę. A jak mu pójdzie z sambą? Jezu, jestem przerażona tym sambą. Ja jestem pewna, że to jest najtrudniejsze zadanie dla niego w tym całym programie. Ale jego ciało nie jest w ogóle przystosowane do samby. Ja w ogóle nie czuję, żebym tym tyłkiem potrafił ruszać. Ma spinkę tutaj, czuję paso i w ogóle nie da się z tym nic zrobić. Nie wiem właśnie, jak mężczyzna powinien tej samej tańczyć, bo Magda pokazuje mi po swojemu, ale ja nie potrafię, nie jestem w stanie powtórzyć tych ruchów. Rzeczywiście wydają mi się trochę takie mało męskie. Masz taką lekkość w nogach. Będzie śmieszny, czuję. Bardzo. Będą jaja, no. Jest to tak komiczne, że po prostu... Radości samy, nie? Musimy się trochę przebrać. Liczy się zwłaszcza uśmiech, radość, jakaś ekspresja i tym będę starał się nadrabiać. Słuchajcie, wiecie, jak się czuję jak mikser. Sambę zatańczy para numer 2. Konrado Moreno i Magdalena Soszyńska. Zapraszamy na parkiet. Bye.
shake your body, baby, to that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, to that conga. No, you can't control yourself any longer. Dziki entuzjazm. O, w pełni zasłużony na pewno. Chodźcie do mnie, proszę bardzo. Stworzyliście podstawową komórkę taneczną na samym początku, a później to już jakoś poszło. Bardzo się zmęczyliście? Ja nie wiem, co się stało. Ja wyszedłem ze statku odpocząć trochę, a tutaj taka szalona brazylijka mnie dopadła. Już my widzieliśmy, co się stało. Już Piotr Galiński to już w ogóle wszystko widział od początku. Piotrze, proszę o twoją ocenę. No nie da się ukryć, że wyglądałeś, jakbyś szedł po długiej podróży ze statku. Na bardzo zmęczonego jeszcze tym swoim zejściem wpuściłeś mnie w takie maliny, wiesz, że nie wiem, co powiedzieć. Dlatego, że inscenizacja jest przepiękna. Przede wszystkim Magda prosto z Sambodromu, to rewelacja. Natomiast Samby nie było w ogóle, wiesz, to co było... Ale Piotra... Hip było. I... Dobry jest, kupujemy go. I kolana mu się zginały, widziałem, kolana zginął. Kupuję też ten numer, natomiast wiesz, zatańczyłeś dwa kroki z Samby. To trochę za mało. Za mało na średnią ocenę dzisiaj. Pani Beato, bardzo proszę coś tak powiedzieć, żebyśmy zapomnieli o tym, co powiedział Piotr przed chwilą. Pani Magdalena tak wspaniale tańczyła tą sambę i panu pomagała w tym. I chciałabym, żeby pan spytał ją, jakie kwiaty lubi najbardziej. Ja się na tym nie znam. Inscenizacja cała bardzo mi się podobała, no ale to nie leży w pańskim chyba poruszanie pupą. A myślałem, że to mój popisowy numer. Jeszcze nie. Ale może kiedyś. Jeszcze nie. Proszę wytrwać. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Ja już się trochę gubię, bo raz mają ruszać pupą i biodrami, raz nie. Ale w każdym razie kolana uginał. Jest takie powiedzenie, że marynarz ma dziewczynę w każdym porcie. Ciekawe, do ilu portów zawijał Konrado. Zresztą to się za chwilę bardzo łatwo da sprawdzić. Po prostu po liczbie SMS-ów, po liczbie telefonów w sprawie Konrado i Magdy, którzy czekają na wasze głosy teraz. Konrado i Magda już z nami. Czy tymi biodrami więcej, czy mniej, to tak naprawdę nie wiadomo. Najlepiej w sam raz. Magda, dopłynął do brzegu szczęśliwie? Nie, no dopłynął, pewnie. Bardziej śmieszno, czy bardziej straszno? Ja prosto ze sztormu, śmiesznie, jak tak na Magda śmiesznie. Na Magda śmiesznie. Atu, ale jeszcze mu chodzą te biodra, nawet bez kółka. Konrado, ciężkie chwile przeżywałeś? Na statku, czy z Magdą? No nie na statku, na treningach. Na treningach? Przyznam, że na początku naprawdę było bardzo, bardzo trudno. Co i ciężko. Co najtrudniejsze w sambie? Oj, właśnie te biodra były trudne. No ale kroki. Się udało. Tak, udało się i w kółko to robię. I nie zapomniałem, pani Beato, właśnie Magda zdradziła mi, że jej ulubionymi kwiatami są niezapominajki. Niezapominajki i w niezapominajkowym kolorze Magdalena. Czekamy teraz niecierpliwie na oceny jurorów. Iwona Pawlowicz. 5. Zbigniew Wodecki. 7. Beata Tyszkiewicz. 7. Piotr Galiński. 4.
Oj, no i te pierwsze pary ciągle mają pod górkę. Oni mają naprawdę najtrudniej. Ale Konrad teraz nie wygadza. Aż się zakrztusiłam z wrażenia. Teraz, kochani, cała nadzieja w was. Wszyscy telewidzowie łapią szybko za telefony i za SMS-y. Dzwonią pod numer 0440 77 02 i wysyłają SMS-y o treści 2 pod numer 7326 na marynarską sambę Magdy i Konrado. Ahoj. Też bym się tam zakrztusił w tej garderobie, tam same pióra fruwają, przecież to... Mówiłem, wszyscy się za ptaki przebrali. Czas na kolejną parę. Okazuje się, że naszych zawodniczek nic nie powstrzyma. Nawet bolesne kontuzje albo perspektywa kolejnej konfrontacji z dowcipnym, pełnym uroku, przystojnym, sympatycznym, dobrze tańczącym prowadzącym. W przygotowaniach do Paso Doble naderwał mi się jeden z mięśni uda i dzisiaj idę do kliniki po wyrok, czy mogę tańczyć dalej. Agnieszka, jak zaczęła tańczyć, to pojawiły się problemy z mięśniem smukłym. Ten mięsień jest oderwany w 50%, to się cały czas powiększa i bez radykalnego leczenia, w mojej opinii, to się nie wygoi. Najchętniej to będzie wziął na stół operacyjny jutro. Centymetr. Zdecydowałam się tańczyć mimo ryzyka. Choreografię z Marcinem układamy taką, żeby nie nadwyrężać tej nogi, a bardzo chciałabym tą sambę zatańczyć. Wiadomo, że w sambie to tańczy wszystko. Ruch bioder to jest podstawa. Musimy sobie jakoś radzić, nie? Tak, tak, bok. Głowa chodzi. Na boki. Tak jest. I znowu raz. I dwa. Tu. I tu. Tak nie mogę zrobić właśnie. Raz i zwrot. O, mój palec, tu dum. Baba. Babam. I lecisz frontem do mnie, tu. Kłam. Babam. Jeżeli jeszcze działam, to walczę do końca. Sambę zatańczy para numer 4. Agnieszka Rylik i Marcin Olszewski. Zapraszamy na parkiet. Zupełnie jakbyśmy się cofnęli o jakieś 30 lat. Gdyby reaktywowano dzisiaj zespół The Jackson's Five, to mielibyście tam swoje miejsce. Pięknie wygląda. Znaczy, to twoje naturalne. To twoje naturalne. A to twoje naturalne? Oczywiście. Używałeś chyba szamponu Samson, jak w Misiu. Iwono, bardzo proszę ciebie pierwszą o kilka słów, nadzieję, otuchy. Mam nadzieję, że nie nabawiliście się drugiej kontuzji, jak kończyliście tą sambę. Agnieszko, staram się być bardzo wymagająca i taka jestem, ale nie jestem okrutna. Naprawdę współczuję ci bardzo, jednak wiele rzeczy z taką kontuzją, wielu rzeczy nie można zrobić. I ja dzisiaj twój taniec ocenię bardzo wysoko, ponieważ
Podobało mi się to, że zatańczyliście prawdziwą sambę. Wszystkie figury, nie będę wymieniać nazw, wszystkie figury, które wystąpiły w tym programie, to były prawdziwe figury sambowe. Poza tym... I jeszcze ten... I masz cały wszystko. Naprawdę bardzo ładnie i życzę powrotu do zdrowia. Pani Beato? Więc samba, tak, że w nogach to są rytmy, a w piersiach i ramionach to jest seks. No i tak było, pani Agnieszka. Brawo. A jeszcze przypomnę, że mięsień smutny uszkodzony. Smutny czy smukły? Smukły, ale spuchnięty, więc smukły i smutny, i ale bez niego nie można zrobić dobrze tej akcji. Białoter, a jak zrobiła, no właśnie. To było, jakby nie byłby uszkodzony, wow. To w ogóle strach pomyśleć. Uciekajcie do Kasi. Bardzo wam dziękuję. Czy ja już dzisiaj mówiłem o jakiejś parze, że to ulubiona para? Chyba nie. Zdecydowanie dotyczyło to poprzednich par, ale tej, no bo tańczyli teraz jako ostatni, tej pary dotyczy to w szczególności. Moja ulubiona para. Absolutnie. Agnieszka i Marcin liczą na wasze głosy. Agnieszka pomimo kontuzji pełen żywioł i jej nieco nawiedzony partner. Agnieszko, czy klapsy w pupę się należały rzeczywiście? Nie, grzeczna byłam, a ja nie widziałam, co się z tyłu działo. Ale poczułaś pewnie. No tak, tak. No rozumiem, nigdy się nie poddajesz, kobito. No staram się być twarda, bo... I było po co? No na było pewno, bo samba jest bardzo fajnym tańcem. Samba jest fajnym tańcem, nawet kontuzji się nie czuję. Marcin, teraz już wiesz, że mówi się, że kobiety bywają twardsze od mężczyzn? Zgodzisz się? Chyba tak. W tym wypadku chyba tak. Dało radę. Dało radę. Normalnie aż włos ci się puścił, bujny z wrażenia. Włos mi się puścił. Ja nawet nie chcę patrzeć na fryzury, jakie teraz będą stawały dęba sędziom przy ocenach. Iwona Pawlowicz. 7. Zbigniew Wodecki. 8. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. Włosy mi dęba stanęły. I tego się właśnie spodziewałam. Teraz wy możecie już zacząć głosować na Agnieszkę i na Marcina, dzwoniąc pod numer 0440 77 04 albo wysyłając SMS-y o treści 4 pod numer 7326. Afro! No właśnie, też chcę mieć takie włosy. Polskie pochodzenie większości znanych osób, znanych ludzi to oczywistość. Chociaż na przykład w tym poprzednim rządzie słyszę... No zresztą nieważne. W każdym razie polskie korzenie samby, no to już dla mnie naprawdę nowość. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Wpadliśmy na pomysł, że można sambę zatańczyć po polsku. Nawet nie wie się, ktoś piosenki się rozwinie. Samba? No nie też samby. Tańczymy obetka. Ale zaraz! Mogę się wierzyć. Rafał zapomniał już czasów, kiedy robił pierwsze kroki w czymś i też nie umiał. A tak? Dobrze? No i to jest bardzo duża dla mnie satysfakcja. Jak widzę, jak się męczy i denerwuje się, że no, nie jest to takie proste. W roli ucznia czuję się bardzo dobrze. W ogóle nie chciałem nic mówić przy Gosie, ale tańczę już od 10 lat w zespole Mazowsze. Nie za bardzo. Patrzymy się. O, bardzo pięknie. Myślę teraz po Rafale, że ciało no, nie potrafi się przestawić. Teraz... O, wyrwana. Też tak nie umiał tańczyć, co naprawdę bardzo było zadowalające dla mnie. Mam nadzieję, że inne pady też mają problem z tym tańcem. Sambę zatańczy para numer 1, Małgorzata Foremniak i Rafał Maserak. Zapraszamy na parkiet.
sala oszalała. Ta sala oszalała dla nich. Jak zaczynaliście swój występ, to myślałem, że będziecie witać, troszeczkę stańcie troszeczkę dalej, myślałem, że będziecie witać delegację rządową jakąś chlebem i solą, nawet myślałem, że członkowie może nowego rządu są, jakaś delegacja, a z kolei jak kończyliście, to myślałem, że trzeba będzie ten kółeczko czerwone dać wrogu, bo pozrzucaliście z siebie sporo odzieży. Piękne to było zjawiskowo, słuchajcie, strasznie mi się podobało. Tobie, Piotrze, pewnie też, prawda? Troszeczkę mniej. Dlatego, zapytać, że mieszając style różne, trzeba być perfekcyjnym w jednym i w drugim i w striptease również. Tak wyszło średnio narodowych, w sambie trochę lepiej, striptease wypadł najgorzej. Trzeba uważać na eksperymenty z folklorem, naprawdę, ale szczególnie polskim. Ale takie polskie to było przecież. Nie było, niestety. Jest bardzo dużo tancerzy, którzy mogą się poczuć urażeni tym żartem. Zbyszku? Ja uważam, Piotruś, że wcale striptease nie wyszedł najgorzej, tylko najkrócej. Ja bym był za tym, że on potrwał trochę dłużej. Ale tak a propos tego, co Hubert powiedział, dość sporo oglądałem TVN24 w tych tygodniach i doszedłem do wniosku tak, wszystko było przeciwko wam tutaj. I stroje, które musieli sobie poradzić, i śliski parkiet tutaj wyczyszczony, i no wszystko, światła. A wyście się na coś umówili, doprowadziliście coś do końca, zrobiliście to fantastycznie, równo, razem, po prostu stworzyliście chyba wspaniałą koalicję, prawda? Nie chyba, tylko na pewno. I za to wam wielkie jeszcze ostatnie słowo? Tańczyło nam się wspaniale. Mówią, że tańczyło im się wspaniale i to takie nasze było takie. Tak. Idźcie teraz do Kasi, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ale Małgosia wspaniale uczyła Rafała Obertasa, gdyby służba zdrowia na przykład, którą wspiera Małgosia, też funkcjonowała tak jak służba oświatowa, którą się zajęła dzisiaj Małgosia, no to byłoby nieźle. W każdym razie możecie na nich już głosować w tej chwili. Kochani, Małgosia i Rafał Oberek pod Krakowem, to musiało się skończyć sambą, a my tutaj w Green Roomie nie mamy żadnych wątpliwości, że to była samba. Małgosiu, gdzie ty się tak oberka nauczyłaś? Rafał mnie nauczył, bo 10 lat był w Mazowszu. Proszę, ale to przecież ty jego uczyłaś. Jak się czułaś w roli nauczycielki? No on mnie oszukał, ja tutaj udawałam, że chcę go nauczyć, że coś umiem, a to się okazało, że to on jest tym tancerzem. I umiesz, i ludowy, i sambę. A Rafał, skąd pomysł jednak na połączenie folkloru z sambą, polską wersję samby? Razem podjęliśmy taką decyzję, chcieliśmy coś innego wprowadzić do naszego tańca. Mi się wydaje, że nam wyszło i jesteśmy zadowoleni. My się bawiliśmy bardzo. Nam się też podobało w Green Roomie. Wcale wam się nie wydaje, że wam wyszło. Myślę, że telewidzowie też nie będą mieli takich wątpliwości, ale zanim, to poprosimy o ocenę jurorów. Iwona Pawłowicz. Małgosiu, sama kiedyś taki eksperyment ze swoim małżonkiem zrobiłam, więc daję ci dobre 8. Zbigniew Wodecki. 9. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 6. No i powiedzieli dość groźnie, a cyferki wcale nie były takie groźne. Ja myślę, że jeszcze dużo dobrych cyfr posypie się od telewidzów. Wszyscy głosujcie teraz na Małgosię i Rafała. Wysyłajcie SMS-y i dzwońcie. Dzwońcie pod numer 0-440-77-01 albo wysyłajcie SMS-y o treści 1 pod numer 73-26. Juhu! We'll be right back.
studia TVN Taniec z gwiazdami. To był Smoke on the Water, Deep Purple według Adama Sztaby. A dzisiaj nasi zawodnicy... Fajnie, nie? Super to zagrali. Dzisiaj nasi zawodnicy tańczą sambę i widzieliśmy już występy czterech par. Ale żadna z nich, powiedzmy sobie szczerze, nie stanęła w obliczu odpowiedzi na tak fundamentalne, Kasiu, pytanie. Otóż, czym jest męskość? A myśmy na sambę mieliśmy najróżniejsze. Byliśmy już parą golfiarzy. Dziki Zachód. Para policjantów na skrzyżowaniu drogówki. I mam Liza. I przyjęliśmy pomysł, że jestem instruktorem sambę. Raz, dwa, trzy, cztery. Tylko ty cały czas robisz takie tyłkiem, a tak. Ja tego nie umiem. Cała akcja w sambie kumuluje się w biodrach. I teraz ty będziesz moją pupę oglądać, tak? Tak. To jest bardzo męski ruch wtedy. Słucham? Dla prawdziwego mężczyzny. Taki. Mamy zupełnie inne pojęcie męskości w takim razie. Tink. O, fajnie. Hop. I to łatwiej. Jako samba instruktor chciałem zaprosić panią Irenę. Irenusz odwiedziła nas. Specjalnie została po swoich zajęciach. I hop, i hop. Źle. Bo pani źle tę nogę tutaj stawia. Pani traci wtedy postawę. Botafogos plus voltas. To są portugalskie określenia. Teraz zrobimy tak w tempie. Raz tam fał, raz tam fał. A widzi pani? A widzi pani? To jest artysta. Chyba dlatego nie jest z nim nudno nigdy. Sambę zatańczy para numer 9. Piotr Gąsowski i Anna Głogowska. Zapraszamy na parkiet. Botafogos. Voltas. Asistentos. Asistentos. Teraz muzykos. I'll pretend that I'm missing the leaves I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll run home every day and I'll send all my loving to you. All my loving, die. All my loving, nie mogłem się oprzeć, naprawdę, nie mogłem się oprzeć. Nie wiem jak
Nie wiem jak państwo, ale ja chciałbym mieć przy Woltas, to co miał Piotr przy Woltas, tą minę. Ja bym chciał mieć takie zdjęcie i bym sobie nad łóżkiem powiesił wtedy. Iwono, ty pierwsza, proszę bardzo. Piotruś, jaka to sztuka nauczyć kogoś tańczyć, jak się umie tańczyć, w moim przypadku? Jaka to sztuka? Żadna, tak? Tak. Natomiast ty nie umiesz tańczyć. Natomiast jesteś po prostu najlepszym instruktorem samby. Wykonałeś przepiękne Botafogos, wykonałeś przepiękne Woltas. Mało tego, przepiękne Batokado. To będzie trzecia figura. Brawo. Zobacz, jak Anka tańczy się. Brawo. Nie to? Nie wiem. A ja tak między jednym a drugim sędzią. Super futro, naprawdę, super. Pani Beato, proszę bardzo. Dobrze, że Iwonka tak śledziła to wszystko, bo ja nie mogłam oderwać oczu od pani Ani Głogowskiej i nie pamiętam, jak pan Piotr tańczy. Byliście... Ja wiem, Iwonka była czujna. Ja cały czas tak, na Piotra. Tak, ja też się można, przepraszam. Ale bardzo, bardzo króciutko. Ja króciutko bardzo. Chciałem powiedzieć, że się nie zgadzam z Piotrem Galińskim. O! To nie pierwszy raz. Asistentos. Dziękuję bardzo. To było zjawiskowe. Zresztą, nawet jeśli mnie państwo nie wierzą, to ten aplauz mówi sam za siebie. Proszę państwa, Piotr i Ania liczą oczywiście na wasze głosy. Samba instruktor i jego asystentka. Pani asystentko, czy rzeczywiście kobiecie łatwiej się tańczy sambę? Łatwiej? Nie wiem. To znaczy ma trochę więcej, jeśli chodzi o ciała do poruszania, czyli można trząść. Nie, to facet górą, ma więcej dołem. Do trzęsienia, naprawdę. Mężczyzna ma więcej do trzęsienia, nie, generalnie... Swoją kobietę ma oczywiście, do trzęsienia. Oczywiście, o tym wstrząsnąłeś myślę. Swoją asystentką tak. Jednym sobie. A czy jako prawdziwy mężczyzna rzeczywiście wykonał to tak? Tak. To było tak. Piotr, co było najtrudniejsze? Szybciutko. Najtrudniejsze nie ruszanie pupą, tylko udawanie, że się umie tańczyć, nie umiejąc tańczyć. To jest najtrudniejsze. A nawet, że się uczy tańczyć. Jakie będą oceny jurorów? Iwona Pawłowicz. To za to, że nauczyłeś 8. Zbigniew Wodecki. 9. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 8. 34 punkty. Ja myślę, że telewidzowie już ustawili się w kolejce na lekcję samby do Piotra, ale zanim ustawią się państwo w kolejce, oczywiście będziecie dzwonić i wysyłać SMS-y szybciutko. Bierzemy za telefony. Zobaczcie, co tu się z Piotrem dzieje. Dzwońcie, bo chłopak szaleje. 0440 77 09, albo wysyłajcie SMS-y o treści 9 pod numer 7326. Paweł Delong rozkręca się z programu na program. Każdy taniec to wyzwanie dla tej pary. Każdy werdykt to wyzwanie dla jury, a każda zapowiedź to wyzwanie dla prowadzącego. Ale co to jest? No tak, już. Samba to młodość. Samba to słońce, to jest radość życia, przede wszystkim radość, radość, jeszcze raz radość. No. Raz, dwa, trzy, cztery, slow, quick. Aj, za mało dokręciłem. Raz i dwa, trzy. Samba to jest taniec, który wymaga niesamowitej elastyczności w ciele i naprawdę fantastycznego ruchu bioder. Musiałem się nauczyć akcji bioder i to zupełnie innej akcji niż do tej pory znałem. Nazwijmy ją akcją ósemkową. Wiesz co, ja cię zabiorę do moich dzieci i one ci pokażą, jak to się robi. Paweł, to jest właśnie samba. Teraz to ja się wstydzę wyjść na park. I nam się trafiła Macarena, luz. To dopiero będzie Macarena. Sambę zatańczy para numer 3, Paweł Delong i Dominika Kublik. Zapraszamy na parkiet.
alegría Macarena, cuerpo pa' dar la alegría, cosa buena, darle tu cuerpo alegría Macarena, hey, Macarena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo para dar la alegría cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo para dar la alegría cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena. Za chwilę, ze względu na ustawę o wychowaniu w trzeźwości, oczywiście usuniemy bar i alkohol. Tymczasem chodźcie tutaj, bardzo proszę. Stańcie sobie wygodnie. Za chwilę będziecie się musieli zmierzyć z tym, co powie Piotr Galiński. Gotowi na to? Jesteście? Jeszcze nie wiemy. Zaraz się okaże. Ja to już się domyślam. Pawle, gotów? Piotrze, proszę bardzo. Szkoda, że mi drinka nie zrobiliście, żebym no, to się lepiej nastroił do was. Ale to już jest... Po herbacie, jak to się mówi. Po drinku. No tak. Jako barman byłeś przepyszny, że tak powiem, jako tancerz trochę gorszy. Natomiast podobało mi się, że zastosowaliście kroki podstawowe, które występują w sambie, takiej turniejowej. Natomiast były one niezbyt poprawnie tańczone. Ciężar ciała na podeszwę, gdybyś przeniósł, Pawle, byłbyś lżejszy w ruchu. Natomiast jeśli chodzi o rytmy w górze zastosowane, to tak jak powiedziała również pani Beata, jakaś dwoistość jest w panu Pawle. Góra tańczy bardzo mocno ruchowo, a dół jest słaby. No, ale trzeba powiedzieć przecież, że tańca, nie teraz na podeszwę. Ale to mam nadzieję, że to jest przed następnym jest tańcem za tydzień. Zbyszku, bardzo proszę. Słucham Piotra i marzę o tym, żeby tak zagrał Piotruś w Quo Vadis na przykład i żeby go Paweł osądzał, żeby siedział w domu. To ja, to ale, ale w jakiej roli? W jakiej roli, Zbyszku? Ja muszę powiedzieć jedną rzecz. Ja muszę powiedzieć jedną rzecz. Jak patrzę na was, jak Paweł robi postępy kolosalne z progu na prawo. I my się konsultujemy tu. Podpieram się zdaniem również Iwony. I tak, to zagrałeś w bardzo wiele wspaniałych ról. Co pomyślałem, jeżeli my się w końcu targniemy, my jako naród, na zrobienie jakiegoś porządnego musicalu, no to będziesz zatańczysz spokojnie jedną z głównych ról. No nieprawdaż, Zbyszku, pomijając ale... wysokie kryteria, które zawodowe w ogóle. Zbyszku, z mężczyzn tańczących była to najlepsza samba. Tak? Tak. Co to się zadecyduje? Dziękuję wam bardzo. A swoją drogą Piotr Galiński jako Neron, może, oni rozpaczliwie potrzebują teraz waszych głosów, zresztą tak jak wszyscy oczywiście, ale w tej chwili szczególnie oni, dzwonić i smsować możecie już od tej chwili. Moi drodzy, ja myślę, że rozpaczy żadnej na pewno nie będzie, dwoje szałowych barmanów. Proszę cię o szybki, krótki przepis na dobry koktajl, jak stworzyć dobrą sambę. Dużo kolorowych napojów i dużo ruchów biodra. Proszę, i efekt piorunujący, jak widać. Jak widać. Paweł, widzieliśmy cię tańczącego nawet z dzieciakami te sambę. Ja pamiętam, ty kiedyś opowiadałeś, że byłeś w jednym z krajów Afryki Północnej i widziałeś tam prawdziwych żołnierzy i to chyba nawet marines czy komandosów tańczących właśnie makarenę? Znaczy nieważne, najpierw pierwsza rzecz, że Dominika pokazała mi swoją fantastyczną szkołę i naprawdę dzieciaki, które tańczą super sambę, a druga rzecz, to faktycznie tak było, widziałem żołnierzy tańczących makarenę i jeszcze na końcu się całujących. No nie, to jest niemożliwe, A jak możliwe są oceny jurorów po tej sambie? Możliwe są? Mhm. W ogóle? Iwona Pawlowicz. 7. Zbigniew Wodecki. 8. Beata Tyszkiewicz. 8. Piotr Galiński. 6.
Jeżeli Dominika i Paweł podbili wasze serca, a pewnie podbili, możecie już spieszyć do telefonów i dzwonić pod numer 0440 40 77 03 lub słać SMS-y o treści 3 pod numer 73 26. Hej, Makarena! Czas na kolejną parę. Ja przyznam się, zaczynam się cieszyć, że to jest turniej tańca, a nie kurs prawa jazdy, bo coś mi się wydaje, że z niektórymi uczestnikami to no, daleko byśmy nie zajechali. No. Rozgrzewka. Dowcipkujemy, śmiejemy się, wygłupiamy, bawimy tym wszystkim, a przy okazji tańczymy. To jest pierwszy nasz wesoły taniec w tym programie. Matko, ile tych smutów można było grać, to straszna sprawa. Dwa, trzy, cztery. Marcin! Dobry ruch? O Jezus, brakuje moralności. Ostatnio odkryłem nową przypadłość Kasi. Jesteś bardziej na prawej, prawa to ta. To wiele wyjaśnia. Nie do końca rozróżnia lewą i prawą stronę. To jest śmieszne, bo ja jak gdzieś jadę, to wiem, że muszę skręcić w prawo i w lewo, tylko mam problem z nazewnictwem. Ale od dziecka miałam. Jest bez odkręcone? Okej. Okay. Ja myślę, że to jakaś dysfunkcja mojego mózgu. Mogę ja poprowadzić? Teoretycznie to Marcin prowadzi w tańcu. Praktycznie czasami ja. Tak nie chcąc. Ktoś, kto ma delikatne problemy z rozróżnieniem kierunków, no nie za bardzo się do tego nadaje. Raz, to jest dwa, prawa noga. Trzy. No od kurwa, no. I wmawia mi, że to moja wina. Sambę zatańczy para numer 8, Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Zapraszamy na parkiet. Gorączka niedzielnej nocy. Kasiu, cały czas kobiety powtarzają, że nie, tak słyszę, że tam skóra, fura i komura, to niepotrzebne są takie, że... A tu widzę, to samochód ułatwia bardzo. Zadziałało. Iwono, cały czas wszyscy szaleli, a ty bardzo surowo patrzyłaś na ten występ, bo tak ci się podobało. No, ale tak? Wiesz co, mi już tak dobrze jest teraz na sercu. Kasiu, dziękuję ci za to. Bo po tych sześciu sambach, taka lekko w stresie jestem, cieszę się, że nie tańczyłaś pierwsza, bo nie wiem, czy następne pary by wyszły po tobie. Piękna samba. Brawo. Już nie będę o technice tańca mówić, natomiast jeszcze jedna rzecz bardzo mi się podoba. Masz tyle wdzięku w tańcu, a to jest rzecz, która jest bardzo cenna i za to też myślę, publiczność cię bardzo kocha. Jest to bardzo smaczne, ładne i bardzo poprawne. Miód na serce i Kasi i Marcina. Pani Beato, proszę bardzo. Patrzyłam na panią, pani Kasiu, pani jest tak proporcjonalna i ma pani takie śliczne ciałko. I takie apetyczne i tak pięknie
Umie pani nim ruszać. To się mówi, to posługi. Co? Ty też chyba się podobało ci ciało. Naprawdę ja. uroczy taniec. Bardzo chciałbym, dziękuję. Ja chciałem obiecać. Potwierdzenia. Zaraz jak ciałko, to zaraz on się wtrąca. Sorry. Ja chciałem... Ja właśnie... Pani Brat, Zbyszku, czy potwierdzasz, Zbyszek, czy zaprzeczasz? Nie mówił. Nie, ja tylko powiem, że ja sobie kupię wideo. Ja sobie was nagram, bo jest powtórka. Ja będę codziennie rano sobie puszczał wasz taniec, żeby nabrać sił do dalszej działalności artystycznej. Za wam bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. No, dzisiaj publiczność szaleje i rzeczywiście wyjątkowo entuzjastycznie nastawia się do poszczególnych występów, ale to, co działo się przed chwilą, ten po prostu pisk zachwytu świadczy o tym, że państwo... No niby nie musicie, ale dobrze, żebyście głosowali z czystym sumieniem na tę ostatnią parę. Kochani, Marcin Hakiel jest zdecydowanie najgorzej śpiewającym facetem spośród wszystkich, jakich znam. Marcin, całe szczęście, że tańczysz. Kto was częściej prowadzi? To zależy co. Na przykład samochód? O ja, na szczęście ja. Na szczęście ty, ale tak. Jedną ręką prowadzisz, a drugą ręką dziewczynę za kolana łapiesz. No co to jest? Mieszkasz, trzeba sobie radzić w życiu. Rozumiem. Motory, samochody, różne dziwne motoryzacje w tym studio. Kasieńko, ty już wiesz, która rączka prawa, która lewa? Teraz wiem, ale to się szybko zmieni. Czyli prawa to jest ta, którą Marcin łapie ciebie za kolano. I nie wiesz znowu. Chyba to... No prawą łapał przecież w tym samochodzie. Tak, oczywiście, że no, prawą. Łapał prawą. Czy to prawda, że to był wasz pierwszy wesoły taniec? Tak uważacie? W sumie to tak, bo mieliśmy takie poważne, jakby to mogliśmy pokazać inną twarz i mam nadzieję, że nam się udało. Mam nadzieję również, że wam się udało i że sędziowie też bardzo entuzjastycznie ocenią gorączkę niedzielnej nocy. Dziękuję tego. Iwona Pawlowicz. 9. Zbigniew Wodecki. 9. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 9. 9, 9, 9, 9. Gorączka niedzielnej nocy w bardzo kolorowym samochodzie zatańczyli dla was Kasia i Marcin jako ostatnia para w dzisiejszym programie i teraz kolej i pora na was, telewidzowie. Dzwońcie, głosujcie na Kasię i Marcina. Dzwońcie pod numer 0 400 40 77 08 albo wysyłajcie smsy o treści 8 pod numer 73 26. Ja już wam dziękuję ślicznie. Kasieńko, Marcinie. Dziękuję. Marcin, nie śpiewaj. Proszę cię, nie śpiewaj. Śpiewająco, kochani, śpiewająco będziecie głosować już za chwilkę. A ja chciałam przypomnieć wam, jak wyglądały oceny jurorów w dniu dzisiejszym. Pod warunkiem, że Paweł odsłoni mi tablicę. Dziękuję. Już widzę te tablice. Kasia i Marcin uplasowali się na miejscu pierwszym, zdobywając 7 punktów. Punkty przyznane przez jurorów układają parę w rankingu. Zdobyli 7 punktów na najwyższym miejscu. W dniu dzisiejszym sędziowie najniżej ocenili Sambę, Konrado i Magdy, ale prawdopodobnie telewidzowie ocenią tę Sambę zupełnie wysoko, głosując. Cały nasz ranking może się zmienić dzięki waszemu głosowaniu. Macie na to jeszcze... Coś kudłatego za mną stoi. Macie na to jeszcze kilka minut. Głosujcie, dzwońcie i wysyłajcie smsy. Przypomnimy wam teraz króciutkie filmy, jak tańczyły wszystkie nasze ukochane pary. Jeżeli głosujesz na Kubę i Edytę, dzwoń 0440 77 07 lub wyślij sms o treści 7 pod numer 7326. Jeżeli głosujesz na Konrado i Magdę, dzwoń 0440 77 02 lub wyślij SMS o treści 2 pod numer 7326. Jeżeli głosujesz na Agnieszkę i Marcina, dzwoń 0440 77 04 lub wyślij SMS o treści 4 pod numer 7326. Jeżeli głosujesz na Małgosię i Rafała, dzwoń 0440 77 01 lub wyślij SMS o treści 1 pod numer 7326. Jeżeli głosujesz na Piotra i Annę, dzwoń 0440 77 09 lub wyślij SMS o treści 9 pod numer 7326. Jeżeli głosujesz na Pawła i Dominikę, dzwoń 0440 77 03 lub wyślij SMS o treści 3 pod numer 7326. Jeżeli głosujesz na Kasię i Marcina, dzwoń
0440 77 08 lub wyślij SMS o treści 8 pod numer 7326. Było naprawdę gorąco, naprawdę. Temperatura ciągle rośnie, nawet ja tańczę. I obiecuję, że już za chwilę poznamy wyniki. Jasne, ponieważ głosowanie zostało zamknięte i głosy są podliczone. I w tej chwili na ostateczny werdykt niecierpliwie czekają. Małgosia i Rafał. Magda i Konrado. Dominika i Paweł. Agnieszka i Marcin. Edyta i Kuba. Kasia i Marcin oraz Ania i Piotr. Zacznijmy od tych, którzy na pewno wystąpią w kolejnym programie, a zatem w następnym programie z pewnością zobaczymy. Kasię i Marcina. Waszym głosom w następnym programie spotkamy się również z Małgosią i Rafałem. W Tańcu z Gwiazdami za tydzień będą z nami również Piotr i Ania. Kolejnej parze mogą również spaść już kamienie z serca. W przyszłym tygodniu zobaczymy się z Edytą i Kubą. A ja mogę powiedzieć, że następny układ taneczny do kolejnego programu już teraz mogą zacząć przygotowywać. Agnieszka i Marcin. Pozostały na parkiecie dwie pary. Magda i Konrado oraz Dominika i Paweł. I niestety dla jednej z tych par była to ostatnia gorączka niedzielnej nocy. Dobrze, to ja powiem w takim razie. Nasz program dzisiaj wieczorem opuszczają Paweł i Dominika. To dla ciebie, Dominiko. Kochani, byliście cudni przez wszystkie odcinki. Paweł, dziękuję. Który moment był dla was najlepszy, najważniejszy w programie? Ja myślę, że te owacje od państwa, to teraz czujemy. Bardzo dziękujemy. Chyba to jest najpiękniejszy moment. Państwo doceniliście, mam nadzieję, to co Paweł. Ja jeżeli jedno słówko, tylko to chciałem powiedzieć, że ja bardzo chciałem podziękować przede wszystkim Dominice, bo na tyle pracy włożyła, taki oporny materiał jak ja i ożywiła, że tak powiem, kamień, więc Dominika. Słuchajcie, jesteście fantastyczną grupą. Myślę, że stworzymy jakąś tam grupę silną. Szanownej komisji, bardzo dziękuję. No i powodzenia życzę wam. A w następnym programie
tańczymy do przebojów muzyki filmowej. No właśnie, usłyszymy m.in. muzykę z Jamesa Bonda, Czterech Pancernych i Psa Ojca Chrzestnego, Różowej Pantery. Proszę Państwa, do zobaczenia w kolejnym Tańcu z Gwiazdami. Do zobaczenia.